No, dzień dobry, słuchajcie, dzisiaj aż na taką okazję postanowiłem ładnie się ubrać, bo sprawa nieszczególna, sprawa bardzo ważna. Mamy już dzisiaj 2 lipiec i no, powolutku, dużymi krokami zbliżamy się do inauguracji sezonu Premier League, tego sezonu, którego tak bardzo oczekujemy oraz tak bardzo potrzebujemy. No, my potrzebujemy Premier League potrzebuje nas. Dobra, a poważnie, słuchajcie, wielki dzień dla fanów Liverpoolu, którym ja jestem. Otóż, słuchajcie, dzisiaj rano wstaję, jakoś mnie totalnie wczoraj ta informacja ominęła, ale dzisiaj rano wstaję i dowiaduję się, że Mohamed Salah podpisuje nową 4-letnią umowę z Liverpoolem, czyli będzie zawodnikiem do 2026 roku, przynajmniej według definicji kontraktu w naszym klubie. Więc cieszymy się ogromnie, przeogromnie i jej, przesuper. Słuchajcie, kilka słów o Salahu. Dla tych, którzy nie wiedzą, dla tych, którzy oglądają moje pierdoły, a głównie oglądają to moi znajomi, którzy się piłką nie interesują, powiem, że Mohamed Salah jest to taki bardzo ważny zawodnik. Jest to już w tej chwili 30-letni Egipcjanin, który 5 lat temu przyszedł do Liverpoolu z AS Romy. Został kupiony za chyba 42 miliony euro w tamtym czasie z jakimiś tam bonusami itd., itd. Ale nieważne, ważne jest to, co zrobił dla Liverpoolu w tym czasie. W tym czasie, słuchajcie, w 5 sezonach, on w każdym sezonie chyba grał minimum 34-35 spotkań tylko w samych meczach ligowych. Powiem, strzelił chyba 114 albo 116 bramek łącznie, czyli wielkie wow. Zresztą w ostatnim sezonie ex aequo z Sonem został królem strzelców Premier League, czyli tak zwanej angielskiej ekstraklasy. No jest zawodnikiem szczególnym, jest zawodnikiem ważnym, jest zawodnikiem niezastąpionym i tak dalej. Także była groźba, że do przyszłego roku Salah, którą miał się kończyć kontrakt, po prostu odejdzie gdzieś. To, że odejdzie za darmo, dla mnie jako kibica jest wszystko jedno. Chodziło o to, że on po prostu w ogóle była groźba, że odejdzie z Liverpoolu. A tak, wiadomo sobie, pogra tam jeszcze 4 lata. 400 tysięcy funtów tygodniowo to jest ta cena, za którą musi zapłacić Liverpool temu piłkarzowi, żeby grał na Anfield. Anfield to jest stadion Liverpoolu. Także jest dużo pieniążków, ale niemniej informacja, no przepraszam za język, ale cholernie ważna. No po prostu tak mi dzisiaj to robi dzień. Co prawda dzisiaj jest sobota, jesteśmy w Brukseli, obok, jesteśmy w takich jamkach Brukseli, mniej więcej porównując z Warszawą. Mam trochę roboty do zrobienia rzeczy tutaj na statku. Natomiast, no ale po prostu z uśmiechem na ustach. Wiem, że Salah będzie teraz grał w Liverpoolu tyle lat, więc przynajmniej piłka nożna uratowana. A ktoś mi ostatnio powiedział: Piotrek, bardzo łatwo jest być kibicem Liverpoolu, bo oni ciągle wygrywają i to nie jest specjalny challenge. Tak, to prawda, przyznaję rację. Natomiast słuchajcie, jeśli chodzi o Liverpool, to nie jest tak, że zawsze było łatwo być kibicem Liverpoolu. Ja jestem kibicem Liverpoolu mniej więcej od lat 90. Jeszcze nie byłem w szkole średniej, chyba już tam im kibicowałem. Pamiętam wczesne lata 90., znaczy wczesne lata 90., tą drugą połówkę lat 90., to wcale nie było tak łatwo być kibicem, bo ta drużyna chyba, co prawda, znaczy inaczej. To nie był nigdy zespół na poziomie Southampton czy Burnley, rozumiecie? Czy że walczy o to, żeby zostać w Premier League. To była drużyna, która zawsze gra w top 10, w top 7. Pamiętam najgorszy sezon Liverpoolu, najgorsze miejsce, jakie pamiętam, to był chyba sezon 98-99 albo 97-90, nie pamiętam dokładnie. To Liverpool zajął wtedy takie 7. miejsce, wtedy trenerem był Gerard Houllier. A sezon ten rozpoczął chyba, to był ewenement chyba na skalę światową, bo sezon ten rozpoczął ex aequo z Royem Evansem, przepraszam, z Royem Evansem, gdzie wspólnie zarządzali Liverpoolem. Zazwyczaj jest tak, że trener jest jeden, ten główny menadżer, a tam było ich dwóch. No i kiepsko to chyba im wyszło. Pamiętam, że takim oficjalnym meczem, gdzie postanowiłem kibicować Liverpoolowi, to chyba był mecz Newcastle, grał z Liverpoolem. Słuchajcie, to był sierpień 98 roku i wtedy było 4 do 1. Tak, dokładnie, to było na St. James's Park 4 do 1. Hat-trick Michaela Owena. To był chyba taki, słuchajcie, pierwszy oficjalny mecz, gdzie zacząłem kibicować Liverpoolowi. To
to wtedy Mohamed Salah był jedynie dzieckiem. A w ogóle śmieszna rzecz, bo dzisiaj oglądałem, jest taki gościu, który no wybitnie fajnie mówi o Premier Lidze, jeżeli kogoś to interesuje. Kuba Trela, jeżeli jesteś zainteresowany, to polecam ci Przemka Rudzkiego. Zresztą wam wszystkim polecam Przemka Rudzkiego. Przemek Rudzki to jest, słuchajcie, wieloletni komentator Kanal Plus, dla którego komentował Ligę Angielską. I on fantastycznie, spokojnie, bardzo fajnie w interakcji z widzami opowiada o historii piłki nożnej w Anglii, o aktualnej sytuacji Anglii, troszkę sobie stara się przepowiadać przyszłość, co będzie w tej Premier Lidze i tak dalej, więc serdecznie wam go polecam. Przemek Rudzki, pełna profeska. Chyba już nie będzie komentować piłki nożnej dla Viaplay, które będzie w przyszłym sezonie na Viaplay właśnie niestety. Nie będzie już Kanal Plus, także Przemek Rudzki jest jakby tylko chyba na mediach społecznościowych, czyli na jakichś tam Facebookach, Facebookach, no i na YouTubie dużo fajnych, ciekawych rzeczy opowiada. Serdecznie polecam, nikt mi za to nie płaci, naprawdę ze szczerej sympatii to mówię. W każdym razie, słuchajcie, tak. A w ogóle fajną rzecz dzisiaj słyszałem, że Mohamed Salah, który jest przecież w Egipcie traktowany tak jak u nas Lewandowski, a pewnie jeszcze mocniej, bo ta reprezentacja Egiptu no jest troszeczkę jeszcze słabsza od naszej, więc tam jest mniej, zakładam, zawodników, którzy mogą się równać z jakimi innymi zawodnikami w Europie. Podobno Salahowi wybudowali w Kairze pomnik, słuchajcie. No i ten pomnik podobno tak śmiesznie wygląda, że Salah wygląda, jakby miał dołączyć do drużyny Pierścienia i lecieć do Mordoru na wojnę, bo podobno jakoś jest taka duża główka, takie małe nóżki, ja w ogóle muszę sobie zgooglować, zobaczyć jak to w ogóle wygląda. To jest taka zabawna historia, anegdotka tak. Także słuchajcie, Mohamed Salah w Liverpoolu. Przypuszczam, że ja oczywiście dopóki jestem na statku, a jeszcze jestem na statku jakieś półtora tygodnia do dwóch tygodni, więc będę sobie gadał głupoty, ale generalnie jak sezon już ruszy, to koniec pierdół, koniec spekulacji, koniec wygłupów. Naprawdę będę się starał poważnie rozmawiać o poważnych rzeczach, o niepoważnej piłce. Także życzę wam wszystkim cudownej soboty, spektakularnej soboty, trzymajcie się i tak. I dzisiaj chyba zrobię malutki jeszcze filmik o Karabachu, o przeciwniku Lecha oraz chyba w tym samym filmiku załączę krótką notatkę na temat gejzerów z Islandii, bo także Pogoń Szczecin będzie się znowu mierzyć po 22 latach z gejzerami z Islandii. Oby tym razem im się udało. W każdym razie wszystkiego dobrego, trzymajcie się i cześć, pa, pa.